Nie znoszę, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam... Mocno krwawi. I to z jakiejś tętnicy, bo jucha jasna. Daleko już nie zaleci. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kedweńskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie. Chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz, co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się oźrebiła. Eskel i wygląda na to, że zwiał dolerzy mocą przeznaczenia. I dobrze. Urzekająca historia. Stąd już nie ucieknie. No dobra, zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Co ty nie powiesz? Chcesz mi jeszcze pokazać, którą stroną noża mam ciąć? Tą ostrą. No pośpiesz się. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka. No i kto jest lepszym jeźdźcem. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. No wreszcie. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka, co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Skoro nalegasz... Trzymaj. Niech ci służy.